Cześć, witam na kanale regeneratywnie.pl. Dzisiaj chciałam z Wami porozmawiać trochę o naszych wykotach, bo tydzień temu rozpoczęły się wykoty w naszym stadzie owiec, więc chciałam Wam poopowiadać o moich doświadczeniach, o moich obserwacjach, dopóki jest to na świeżo. Zapraszam do odcinka. Zanim zacznę wchodzić w szczegóły, to chciałam Wam przypomnieć, że trwa nasz konkurs jagnięcy. Tutaj w tym odcinku są wszystkie szczegóły, tam w opisie odcinka i w samej treści odcinka. I możecie typować ilość jagniąt, która nam się wykoci do końca maja. Właśnie tam i do wygrania będą nasze książki. Zajrzyjcie tam koniecznie i weźcie udział w konkursie, bo na pewno warto. A teraz przejdźmy już do samego odcinka. Ja się tutaj zmniejszę, będę Wam tu wyświetlać różne zdjęcia i filmiki, a przy okazji będę nawijać o tym, co ja tutaj zaobserwowałam w naszym stadzie. Pierwsze jagnięta pojawiły się 25 kwietnia, czyli dokładnie 7 dni temu i od tego czasu urodziło się u nas 36 jagniąt w stadzie. Przypominam, że mamy 62 matki, z czego kilka jarek jest zbyt młodych, żeby urodzić, bo one się rodziły w drugiej połowie zeszłego roku, więc one na pewno nie będą jakby brały udziału w tym głównym czasie wykotów, ale na pewno około 50-55 matek w momencie, kiedy wszedł tryk, to były one dojrzałe płciowo i gotowe do rozrodu, więc one na pewno będą się wykacać niedługo. I wygląda na to, że tryk sobie świetnie poradził, bo słuchajcie, on wszedł do stada 27 listopada i tak naprawdę te 7 dni musiał bardzo ciężko pracować, bo jak widać przez te 7 dni było tak dużo wykotów. Tutaj Wam wyświetlę, ile matek urodziło, bo szczerze mówiąc nie sprawdziłam tego teraz, a nie chcę już tutaj przerywać odcinka. No, ale poza tymi matkami, które teraz urodziły, to większość stada, większość tych dojrzałych płciowo matek i tych wieloletnich matek, to wygląda jakby miały urodzić dosłownie za chwilę, więc wygląda na to, że to będzie bardzo duży sukces, bo zależało mi bardzo na sezonowości wykotów, o takiej synchronizacji tych wykotów, bo w zeszłym roku pierwszy raz mieliśmy tak duże stado i zaobserwowałam, że owce, które rodziły się już tak pod koniec kwietnia, pod koniec czerwca, w lipcu, to one już do jesieni nie rosły tak duże, jak powinny urosnąć, a jak wiecie, my mamy stado owiec mięsnych i na jesieni prowadzimy ubój baranków, więc zależy nam, żeby te baranki już były wystarczająco duże, żeby iść na ubój. No, taki jest niestety ich cel. No, więc jeżeli okaże się, że większość tych owiec wykoci się teraz, do końca maja, no to będzie ogromny sukces, bo szczerze mówiąc nie spodziewałam się, że aż tak dobrze nam pójdzie. Jak kupiłam to stado, to jakby ono już było w połowie wykotów, ale mimo, że pierwsze jagnięta wtedy urodziły się podobno na początku lutego, tam wtedy do 35 matek były wpuszczone dwa tryki, słuchajcie, więc to jest naprawdę... wszystkie owce powinny się wykocić w przeciągu tygodnia właściwie, czy dwóch, więc tam był jakiś problem i jak ja kupiłam i one były już w trakcie wykotów od 2 miesięcy, to jeszcze nawet, to mniej więcej 60% owiec były wykocone, może 60, może 70%, na pewno niecała połowa jeszcze była niewykocona, więc tak naprawdę te wykoty były bardzo rozwleczone w czasie i jak ja je kupiłam, to wcale nie było tak, że te jagnięta się urodziły po chwili, tylko one się rodziły przez te kolejne 4 miesiące po trochu, więc tam coś się działo, więc nie wiedziałam, czy u nas też tak nie będzie, bo szczerze mówiąc nie wiedziałam, jaki był powód, że wtedy te wykoty były takie rozwleczone, ale wygląda na to, że cokolwiek nie było powodem, to udało nam się ten powód zażegnać. Najbardziej prawdopodobne mi się wydaje to, że nasza suplementacja jest lepsza, bo brak pewnych minerałów najczęściej jest powodem zaburzeń rozrodu. Ile mieliśmy tryków na te nasze 60 matek? Ja wzięłam sobie do serca to, co mówi Greg Judy, bo w bardzo dużym stopniu polegam na jego poradach. On właśnie prowadzi takie stado bardzo bezobsługowe, dokładnie takie, jak ja bym chciała prowadzić. I on mówi, że
Jeden tryk może przypadać nawet na 100 owiec, aczkolwiek bardzo jest to dla niego męczące i on bardzo podupada na kondycji w takiej sytuacji i nie jest to polecane. To, co on mówi, to, że taką bezpieczną liczbą owiec na jednego tryka to jest 60 sztuk i to nie powinno go w żaden sposób obciążyć. Oczywiście Greg Judy bazuje na bardziej pierwotnych owcach, tak samo jak i ja, ale są też owce bardziej mięsne, cięższe, które prawdopodobnie nie poradziłyby sobie w tak dużym stopniu. Jak rozmawiam z polskimi hodowcami, to oni mówili, żeby wpuszczać jednego tryka na 20 owiec mniej więcej, więc musicie sobie sami podjąć decyzję. Ja zaryzykowałam w tym roku, wpuściłam tryka. Zobaczcie, jak on wyglądał teraz na wiosnę, kiedy go sprzedawałam do nowej hodowli. Wszystko było z nim dobrze, on sobie świetnie poradził radę, świetnie sobie dał radę i tak jak widać po synchronizacji tych wykotów, bez problemu zapłodnił większość matek w bardzo, bardzo krótkim czasie i to było wystarczające. To był Kamerun z dolewem krwi Dorpera, jeśli Was to zastanawia, bo pewnie część z Was będzie się nad tym zastanawiać. To są takie bardzo wstępne informacje. Chciałabym z Wami porozmawiać jeszcze o tym, jakie mieliśmy problemy w tym czasie i o tym, jakie są jakby technikalia kwaterowania owiec w czasie wykotów, bo to jest bardzo istotny problem i trzeba do tego mądrze podejść, żeby nie sprawić sobie samemu problemów. Więc tak, jeśli chodzi o problemy, to ogólnie nasze wykoty w tym tygodniu były totalnie bezproblemowe. Ani razu nie musieliśmy interweniować przy porodzie. Wszystkie porody były szybkie, wszystkie porody były bezproblemowe, a matki, niezależnie czy to były pojedyncze ciąże, czy ciąże mnogie, matki bardzo ładnie się zajmują jagniętami. Jedyny problem, jaki był, to właśnie, zresztą wczoraj, dlatego dzisiaj chcę też nagrać ten odcinek, wczoraj miałam pierwszy przypadek, gdzie matka nie zaopiekowała się wystarczająco dobrze jagnięciem. Nie wiem, czy to był jej błąd, czy to była nadgorliwość innej matki, która urodziła 4 godziny wcześniej i ona to jagnię sobie zgarnęła. I przyszłam sobie na drugi obchód po 4 godzinach od porannego obchodu i nagle matka, która rano urodziła bliźniaki, już one były wysuszone i napite i wszystko było ok, nagle jak przyszłam, to się okazało, że ona wylizuje kolejne jagnię, co wydawało mi się bardzo dziwne, bo jednak 4 godziny po reszcie to do tej pory mi się nie zdarzył takie rozciągnięcie w czasie i porozmawiałam z zaprzyjaźnionymi hodowcami i oni powiedzieli, że to jest prawdopodobnie w ogóle niemożliwe, żeby po tak długim czasie owca urodziła żywe jagnię. No i to nam dało do myślenia, zaczęłam się rozglądać po stadzie i udało się namierzyć matkę, która jeszcze nie urodziła łożyska, więc obserwowałam ją, nie urodziła jagnięcia, urodziła samo łożysko, co dało nam informację, że to było jej jagnię. Oddzieliliśmy ją z tym jagnięciem do obórki osobno i już po 2 godzinach ona z tym jagniakiem była połączona. Nie będę już się wdawać w szczegóły, bo może w innym odcinku to powiem, bo nie chcę, żeby znowu ten odcinek trwał 45 minut, no, ale ogólnie nie mieliśmy zmartwienia w tym sensie, że ta matka, która zaadoptowała to jagnię w międzyczasie, ona je karmiła, a że urodziła raptem 4 godziny wcześniej, to napoiła to jagnię siarą. Jak oddzieliliśmy tą prawdziwą matkę z tym jagnięciem, przytrzymaliśmy matkę, dostawiałam to jagnię do wymienia, ono w ogóle nie chciało pić, co znaczy, że nie było głodne i później je kontrolowaliśmy jeszcze wieczorem i one już były połączone, już ta matka z tym jagniakiem sobie tak gadała, one tak w specyficzny sposób beczą do jagniąt, już je wylizywała, a jagniak był najedzony, więc wszystko jest ok i dzisiaj wieczorem będziemy wprowadzać ich z powrotem do stada, bo nie ma powodu, żeby oni byli tam pooddzielani. I to był właściwie jedyny problem, jaki przez ten pierwszy tydzień napotkaliśmy. Nie mieliśmy też żadnych upadków i żadnych martwych płodów. Nic takiego się nie działo i odpukać mam nadzieję, że tak zostanie. Jedyne dwa zmartwienia, jakie mam, które są niedużymi zmartwieniami. Pierwsze jest takie, że wczoraj urodziły nam się pierwsze trojaczki i na razie będę obserwować, czy matka jest w stanie je wykarmić. To jest już starsza matka, bardzo doświadczona, ładnie się nimi zajmuje, ale muszę popatrzeć, jak to tam z tym karmieniem jest. Na razie, z tego co widziałam, to różne jagniaki podchodzą do wymienia, więc nie jest tak, że któryś odstaje, one się tam wymieniają przy jedzeniu, ale muszę zwracać uwagę, czy ona jest w stanie je wykarmić.
w zeszłym roku miała bliźniaki, nie było problemu, więc mam nadzieję, że będzie ok. Nie chcę zbyt wcześnie interweniować z dokarmianiem takich jagniąt, bo zdaję sobie sprawę z tego, że w pierwszych dniach po porodzie matka jakby dostosowuje ilość mleka, produkcji mleka do spożycia, tak? Czyli jeżeli ja bym zaczęła dokarmiać jagnięta, to automatycznie zmniejszam jej produkcję. Oczywiście ta produkcja też nie będzie gigantyczna. Jeżeli ona miałaby być za mała, to jakby nie wystarczy. Ale gdybym teraz interweniowała, to by spowodowało, że ta produkcja u matki mogłaby się nie powiększyć wystarczająco i wtedy już byśmy byli zmuszeni, żeby czy jedno jagnię zabrać, czy je dokarmiać. Więc na razie myślę, że te 2 dni spokojnie mogę im dać na obserwację, bo wiem, że na pewno wszystkie jagniaki się napiły siary i wszystkie jagnięta na razie jedzą mleko od tej matki. Dzisiaj też zaobserwowałam, że jedno z pierwszych jagniąt, które się urodziło już 3 dni temu, jest dość drobne, jest silne i jest bardzo zwinne i mam nadzieję, że wszystko jest z nim ok, ale wydaje się być drobniejsze od jagniąt, które się urodziły w tym samym czasie, więc mam w planie obserwować je. Ta mama to jest pierwiastka i jak na moje oko ona ma bardzo małe wymię i wiem, że czasem są takie, które mają małe wymienia, a jednak mleka mają wystarczająco dużo, ale ponieważ to jagnię jest drobne, no to będę je mieć na oku, czy na pewno wszystko z nim jest ok. Mam nadzieję, że tak. Może ono po prostu jest drobniejsze, ale potencjalnie muszę na nie bardziej zwracać uwagę. I to jest tyle. Tak naprawdę 3 razy dziennie tam przyjeżdżam, sprawdzam, czy wszystko ok, kolczykuję jagnięta i nic więcej z nimi nie musiałam robić, więc to jest super wiadomość i naprawdę wydaje mi się, że to jest ogromny sukces, szczególnie, że nasze doświadczenie jest aż tak małe. Dobra, ale chciałam Wam jeszcze bardzo ważną rzecz powiedzieć, jeśli ktoś z Was nie kwateruje owiec, to prawdopodobnie nie musicie tego słuchać, bo to Wam się pewnie nie przyda, ale chciałam Wam powiedzieć o takich technikaliach właśnie, jak przeprowadzać wykoty na pastwisku, bo jednak większość hodowców oddziela matki, które urodziły, czy które mają urodzić, do boksów osobnych i to jest już zupełnie inny sposób hodowli. Mi zależy na tym, żeby one się rodziły na pastwisku, no ale tutaj jest dużo zasad, które musimy spełnić, żeby tym matkom nie zaszkodzić. Więc tak, po pierwsze, jeżeli kwaterujecie owce codziennie, tak jak ja, to bardzo ważne jest, żeby w okolicy wykotów zacząć powiększać kwaterę. Matka, która będzie się kocić, chce się odsunąć od stada właśnie prawdopodobnie po to jest jakby jej naturalne zachowanie, prawdopodobnie po to, żeby właśnie nie było tak, że jakaś inna matka jej wyliże to jagnię i podkradnie jej to jagnię, no i też pewnie dla jakiegoś tam świętego spokoju. I musimy dać owcom możliwość odsunięcia się od tego stada wewnątrz kwatery, tak? Więc my dajemy owcom sporo większe kwatery niż normalnie byśmy dawali. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, ja codziennie przekwaterowuję owce i to jest techniczny problem, ponieważ matki, które dopiero co urodziły, nie będą chciały przejść na nową kwaterę. I to, co powinniście robić w takiej sytuacji, to jest to, że jakby otwieramy, powiększamy kwatery coraz bardziej do przodu, ale nie zamykamy tej tylnej ściany. Także raz na jakiś czas, kiedy na tej najstarszej części kwatery, która już jest wyjedzona i owce tam nie wchodzą, to jak one już sobie wszystkie spokojnie przejdą, to wtedy możemy tą tylną ścianę kwatery przesunąć, ale nie powinniśmy tych owiec przeganiać, bo to potencjalnie sprawi, że owca się zestresuje, jak nie się zgubi, jak nie zostanie, albo w takim harmidrze taka świeża mama, która dopiero co urodziła, jakoś z tym jagnięciem się zagubi i ta więź się zerwie. No potencjalnie jest to dużo problemów. Czy ja tak teraz robię? No niestety nie jestem w stanie tak zrobić i staram się jakby jak najbardziej zmniejszyć ilość stresu u tych mam. No więc powiem Wam, co robię. Więc tak, teraz nasze owce są na pastwisku, które niestety nie jest ogrodzone ogrodzeniem stałym. Moje pastwiska były skarmiane w zimę, więc owce są na pastwiskach znajomych sąsiadów i muszą być prowadzone w siatce, ponieważ są w siatkach, to nie jestem w stanie im takich osobnych kwater robić, takich wielkich. Używam teraz 6 siatek do robienia kwatery, no i musiałabym dokupić drugie 6, żeby jakoś to tam poogarniać. No nie jestem w stanie tego logistycznie robić. Więc to, co ja robię, to rano
rozstawiam im nową kwaterę, to znaczy robię im taki bufor, jak być może wiecie, z jednej siatki i je wołam na świeżą trawę i wtedy wszystkie owce, które jeszcze nie urodziły albo mają jagnięta, które są, ja wiem, co najmniej 6 godzin po porodzie, to one sobie na tą taką malutką, świeżą kwaterę przechodzą. I zostaje mi zwykle jedna albo dwie matki, które dopiero co urodziły. Dopiero co, czyli w przeciągu maksymalnie 2 godzin. Te matki zwykle nie chcą przechodzić na nową kwaterę, one zostają z jagniakiem. Nawet jak te jagniaki już piły i odpoczywają sobie i one by przeszły na nową kwaterę, to matki mają ten instynkt, że one chcą być na uboczu. I ja te matki sobie tam zostawiam. Zamykam resztę stada na tej małej kwaterce, zwijam wszystkie siatki wokół tych matek z nowymi jagniętami. Te matki mi w żaden sposób nie uciekną, one sobie siedzą z jagniakami i ja sobie w tym czasie rozwijam nową kwaterę, ponieważ muszę im codziennie ogradzać jakieś tam krzaki, jakieś tam zadrzewienia, żeby one mogły się schować w cień, bo takie owce w ogóle w czasie porodu szczególnie, ale w ogóle one nie lubią takiego dużego słońca, więc one szukają tego cienia. To rozstawianie kwater mi teraz bardzo dużo czasu zajmuje, nawet do 2 godzin. Więc no niestety nie jest to totalnie ekonomicznie, niczym się nie tłumaczy, nie powinno to tak wyglądać, no ale to jest tylko w tym roku. Wiem, że w przyszłym roku będziemy mieć to pastwisko otoczone stałym ogrodzeniem i wtedy to przekwaterowywanie zajmuje, wiem, to pół godziny maksymalnie, więc no trudno, w tym roku tak musi być, bo dopiero zaczynamy. I jak już rozstawiam nową kwaterę i to stado jeszcze jest, całe stado jest zamknięte na tej małej kwaterce, to wtedy otwieram dużą część ściany, siatki przed tymi matkami i je sobie delikatnie wpędzam na tą trawę, nie razem ze stadem, tylko jak ta kwatera jeszcze jest pusta. I wtedy jest tak, że zależnie, czy te jagniaki są bardzo krótko po urodzeniu, czy są trochę później po urodzeniu, to albo one sobie już same przechodzą, bo one widzą, że to jest spokojnie, mogą sobie przejść i powolutku sobie przechodzą na nową kwaterę. Ja tutaj puszczę filmiki, bo czasem mi się udaje coś nagrać, jak ja to robię, a czasem, jak to jest tylko pojedyncze jagnie i to jest jedna z matek, które są spokojniejszych i one są dosyć mocno oswojone, to ja takie jagnie biorę na ręce i powolutku z tą matką sobie przechodzę, zostawiam jagnię już na nowej kwaterze, ona do tego jagniaka podchodzi i wtedy wypuszczam resztę stada na tą nową kwaterę już i wszystko jest w porządku. Nie robiłabym tego tuż po porodzie, czyli jeśli na przykład matka rodzi mi w momencie, kiedy ja przestawiam kwatery, to ja bym poczekała, aż ona to jagnię wylizże, aż jagnię się napije i jak widzę, że ta więź między nimi jest silna, więc ogólnie nie jest to optymalne, co robię i gdyby to były optymalne warunki, gdyby to było już za rok, jak mamy wszystko ogrodzone, no to bym robiła tak, że po prostu nie zamykam tej tylnej ściany, tylko bym powiększała kwaterę, tak jak Wam wspominałam wcześniej. Więc nie jest to optymalne, jeżeli, no ale jakby musimy sobie radzić z tym, co mamy. Na szczęście do tej pory nie miałam żadnego takiego przypadku, żeby w związku z tym owca na przykład to jak nie wiem, w jakiś sposób odrzuciła, więc to jest super. Co jeszcze? No to tak, to o wielkości kwatery Wam powiedziałam, że ta kwatera jest sporo większa niż normalnie. No i jedyne co, no higiena, prawda? Jeżeli owce macie cały czas na tej samej kwaterze, no to jak bardzo ta owca by nie szła na ubocze, to ta kwatera nie jest idealnie czysta, bo tam cały czas te owce chodzą i cały czas tam są i odchody i wszystko. Wydaje mi się, że jednym z punktów, dlaczego do tej pory nie mieliśmy żadnych komplikacji, mam nadzieję, że ich nie będzie, jest właśnie to, że przesuwamy te owce codziennie, więc one codziennie mają kawałek pastwiska, który przez ostatnie kilka miesięcy nie był używany i tam to pastwisko jest dosyć higieniczne, tak? To jest tak, że te owce zwykle, tak jak je obserwuję, one są codziennie na nowej kwaterze, ale wszystkie idą mniej więcej w tą samą część pastwiska, żeby urodzić. Potem sobie z tymi jagniakami odchodzą i kolejne, które rodzą kilka godzin później, idą w tą samą część. Z jakiegoś powodu, nie wiem, jakoś im to odpowiada, więc wiadomo, że to już na drugi dzień tam już ilość bakterii będzie większa. Więc wydaje mi się, że to codzienne kwaterowanie bardzo pomaga w tym. My na przykład, ja nie dezynfekuję pępowiny, nie wiem, że ludzie maczają pępowinę w różnych tam środkach odkażających. My tego nie robimy i odpukać do tej pory żadnego zakażenia w związku z tym nie mieliśmy. Myślę, że to właśnie dlatego. Dobra, i to właściwie jest chyba tyle, co chciałam Wam powiedzieć. To i tak jest dość długi odcinek, ile mi to tutaj wyszło, nigdzie nie jest napisane. Mam nadzieję, że się nagrywa. A, 20 minut. Dobra, super. No, to tak w sam raz to takie moje odcinki są.
Na koniec chciałam Wam przypomnieć jeszcze raz o konkursie jagnięcym. Zajrzyjcie do tego odcinka i weźcie udział, bo warto. Możecie wygrać książkę Joela Salatina. I co jeszcze? I oczywiście, jeśli chcecie wszystkie informacje o nas uzyskać, to możecie wejść na www.regeneratywnie.pl i tam są informacje o nas, o naszym gospodarstwie, o naszym wydawnictwie i o naszych książkach. Myślę, że z czasem, jak już się skończą wykoty, jak się przeniesiemy na farmę, to ta strona będzie bardzo rozbudowywana. Mam plan rozbudować też nasz newsletter. Teraz newsletter, który istnieje, na który możecie się zapisać, żeby ściągnąć darmowe fragmenty książek, służy tylko do informacji wydawniczych, czyli promocje, darmowe fragmenty książek i informacje o nowych książkach. Chciałabym go rozbudować, żebyście mogli dostawać taki newsletter, gdzie będą na przykład różne regeneratywne informacje o różnych eventach, o różnych ciekawostkach, o nowych filmach gdzieś na YouTubie, jakichś książkach, publikacjach, tak żebyście mogli na własną rękę bardziej swoją wiedzę poszerzać. Na razie niestety nie mam na to czasu, ale mam nadzieję, że z czasem tego czasu będzie troszkę więcej, więc zapraszam, życzę Wam miłego dnia, trzymajcie się, cześć!